Jeszcze rok temu Mitchell Hooper był postacią nieznaną i nic nie wskazywało na to, że to się może zmienić, a już 23 kwietnia został mistrzem świata Strongman. W dzisiejszym odcinku przybliżę, kim jest fenomenalny Kanadyjczyk i poprzez filmy z jego startu na WSM omówię, jak został najsilniejszym człowiekiem świata 2023. Mitchell Hooper urodził się 29 września 1995 roku w Ontario. Dorastając w Kanadzie od 5 roku życia, przez 10 lat uprawiał hokej na lodzie. W szkole średniej był zawodnikiem futbolu amerykańskiego i zainteresował się siłownią. Wystartował w zawodach męskiej sylwetki, poprzednio gubiąc kilkadziesiąt kilogramów. Biegał oraz ćwiczył na siłowni. Brał udział w wyścigach. W jednym z nich przebiegł maraton z czasem 3 godziny 24 minuty. W 2018 roku Cooper zaczął studia w Sydney, gdzie zdobył tytuł magistra z fizjologii ćwiczeń. Zajął się pomaganiem ludziom w celu doprowadzenia ich do zdrowia po urazach i kontuzjach poprzez zastosowanie ćwiczenia jako lekarstwa, aby zapobiegać chorobom i innym schorzeniom. W Australii zaczął startować w zawodach trójboju siłowego, a później w amatorskich zawodach strongman. W krótkim czasie odnotował bardzo duży progres siłowy, jak twierdzi dzięki systemom treningowym, jakie poznał na studiach. Bardzo szybko stał się najsilniejszym człowiekiem Australii. W 2019 roku wygrał mistrzostwa kraju w trójboju siłowym w kategorii do 120 kg, a rok później został mistrzem kraju w zawodach Strongman. Miał bardzo mocne ciągi oraz siady. Znalazłem film z jego treningu, gdzie wykonał trzykrotnie przysiad ze sztangą na plecach ważącą 350 kg. W 2021 roku na zawodach martwego ciągu podniósł ciężar ważący 475 kg, czym przykuł uwagę całego świata, co zaowocowało zaproszeniem go na WSM 2022. Warto uwzględnić, że wynik ten jest piątym oficjalnym wynikiem martwego ciągu na świecie. Tylko Hafthor Björnsson, Eddie Hall, Payman Maheri Puria oraz Rauno Heilna podnieśli od Hoopera więcej. Mistrzostwa Świata Strongman w 2022 roku były pierwszym startem Hoopera w zawodowej karierze Strongman. Jak sam twierdzi, trafił do grupy śmierci z Bobby Thompsonem, Brianem Shaw, Markiem Felixem, Konstantinem Janasia i Gabrielem Pena. Wydawało się wszystkim, że Kanadyjczyk będzie chłopcem do bicia. Okazało się jednak, że to on lał wszystkich i pewnie z pierwszego miejsca wyszedł z grupy i wszedł do finału. Nikt go wcześniej nie znał i przez ten fakt z miejsca stał się największą niespodzianką i objawieniem mistrzostw. W finale Hooper nie sprawił już takiej sensacji jak w kwalifikacjach i ostatecznie zajął ósme miejsce w konkursie Najsilniejszego Człowieka Świata 2022. Jego świetny występ na WSM dał mu przepustkę do najważniejszych startów w zawodach Strongman na całym świecie. W ciągu roku wystartował trzykrotnie na zawodach Giant's Life, gdzie raz wygrał i dwukrotnie zajął drugie miejsce. Na rocz w Teksasie był trzeci. Na Show Classic zajął również trzecie miejsce. W Anglii wygrał eliminację do Arnold Classic, które dało mu kwalifikację do startów w zawodach Arnolda Schwarzeneggera w Ohio. W marcu 2023 roku Mitchell Hooper wygrał Arnold Strongman Classic i w roli faworyta pojechał do Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwa Świata Strongman. Po krótkim opisie dokonań Kanadyjczyka przeanalizuję jego start w tegorocznych Mistrzostwach Świata. Zapraszam do oglądania. Kanadyjczyk trafił do grupy trzeciej, którą pewnie wygrał i wszedł do finału. W finale udział wzięło 10 zawodników w sześciu konkurencjach. Za zwycięstwo w konkurencji zawodnik otrzymuje 10 punktów, następne 9, 8, 7, ostatni 1. Który zawodnik we wszystkich konkurencjach uzbiera najwięcej punktów, ten zdobywa tytuł najsilniejszego człowieka świata. Pierwszą konkurencją był wyścig z tarczą ważącą 180 kg. Hooper szedł w ostatniej parze z obrońcą tytułu Tomem Stoltman. Obaj wiedzieli, jaką odległość trzeba pokonać, by mieć najlepszy rezultat. Szkod wyrwał do przodu i wydawać by się mogło, że idzie po swoje. Wyprzedzał Kanadyjczyka o odległość 10 metrów. Gdy przeszedł w trzy długości wyścigu i miał najlepszy wynik konkurencji, zobaczył, że Hooper ledwo człapie w połowie trzeciego dystansu. Był pewny, że rywal zaraz skończy wyścig, więc rzucił swoją tarczę na ziemię. W geście zwycięstwa zaczął świętować wygraną. Hooper jednak szedł dalej, człapał jak mógł i ku zdziwieniu Brytyjczyka szedł i szedł i wcale nie myślał o rzuceniu swojej tarczy. Przeszedł trzy długości, nawrócił i dorzucił jeszcze prawie pięć metrów. Pokonał tym samym Stoltmana o trochę ponad 1,5 metra i wygrał pierwszą konkurencję. Drugim konkursem WSM były martwe ciągi. Zawodnicy do konkurencji wychodzili w parach. Stoltman miał okazję zrewansować się Hooperowi za porażkę w pierwszej potyczce. Do tego momentu po 7 powtórzeń w ciągu zrobili Nowikow, Trey Mitchell, Brian Shaw oraz Rack. Hooper przegonił ich wszystkich i wykonał 8 powtórzeń. Oh, no No, he doesn't have it. No, Natomiast Brytyjczyk tylko 6. To spowodowało, że Kanadyjczyk miał już na swoim koncie 20 punktów. Drugi za nim Oleksij Nowikow 15,5. Trzeci Trey Mitchell 14,5. Trzecim konkursem finału było przerzucanie pali. W parze z Hooperem szedł Trey Mitchell. Do ostatniego pala prowadził Kanadyjczyk i wydawać by się mogło, że wygra z Amerykaninem. Jednak z ostatnim najcięższym palem Hooper bardzo się męczył i Trey przegonił go w wyścigu. Ostatecznie Hooper w trzecim konkursie zajął szóste miejsce. Wygrał Stoltman, który dał jasny przekaz wszystkim, że zawody dla niego się nie skończyły i tak łatwo tytułu nie odda. Przerzucił palę w fenomenalnie szybkim czasie 39 sekund. O 10 sekund szybciej od Hoopera. Kanadyjczyk natomiast, gdyby tylko o półtora sekundy szybciej skończył wyścig, zamiast 5 punktów zainkasowałby 8, gdyż różnica między trzecim a 6 miejscem wynosiła tylko. Sekundę i 43 setne. Tak zakończył się pierwszy dzień finału. Prowadził Hooper, miał 25 punktów, drugi Nowikow, 24,5, trzeci Stoltman, 24. Drugi dzień finału zawodnicy zaczęli od konkursu podnoszenia handla jednorącz nad głowę. Faworytem tej konkurencji wydawać by się mogło, że będzie Ukrainiec. Wygrana pozwoliłaby mu wysunąć się na prowadzenie w zawodach i pomyślenie o powtórzeniu sukcesu z 2020 roku. Kiedy to został najsilniejszym człowiekiem świata? Nowikow zdołał podnieść handel ważący 132 kg, a Evan Singleton oraz Mitchell Hooper zaliczyli powtórzenie z ciężarem 140 kg. Kanadyjczyk próbował podnieść 145 kg, jednak nie dał rady i wygraną w konkursie podzielił z Amerykaninem. W tym momencie w klasyfikacji generalnej Hooper miał punktów 34,5 i tylko Nowikow oraz Stoltman mogli zagrozić mu w zdobyciu tytułu. Piątym konkursem zawodów było przyciąganie autobusu. Kanadyjczyk do konkurencji wychodził ostatni. Póki co najszybszy był Tom Stoltman i Singleton. Obaj przyciągnęli autobus w czasie 32 sekund i 27 setnych. Gdyby Hooper zrobił to w czasie tylko o sekundę gorszy, to zająłby w tym konkursie dopiero ósme miejsce, gdyż aż siedmiu zawodników zrobiło to w czasie 32 sekund i kilkudziesięciu setnych. Kanadyjczyk zachował się jakby miał nerwie ze stali. I w ogóle nie wiedział, co to jest presja i stres. Nie przejął się w tym wcale i zrobił najlepszy czas wyprzedzając liderującą dwójkę o ponad dwie sekundy. Czas 30 sekund i 24 setne dały mu w konkursie 10 punktów i 5,5 punktową przewagę nad Stoltmanem przed ostatnią konkurencją w finale, którą były kule. Do kul Mitchell Hooper wychodził w ostatniej parze z obrońcą tytułu Tomem Stoltman. Obaj rzucili na podest po pięć kamieni. Scott zrobił to szybciej, ale to Kanadyjczyk mógł się cieszyć ze zdobycia tytułu Mistrza Świata Strongman 2023. Niespełna 27-letni Mitchel Hooper został najsilniejszym człowiekiem świata, czym zapisał się w historii zwycięzców WSM, dołączając do listy takich zawodników jak Pudzian, Savickas, Ketzmeyer czy Brian Shaw. Zdobył pierwszy tytuł i patrząc na dotychczasowy rozwój jego kariery, pokuszą się o stwierdzenie że następne tytuły to kwestia czasu. Jest silny, szybki i zwinny. Wydawać by się mogło, że nie ma słabych punktów i może przez długie lata rządzić w światowym strunkmeniem. Mierzy 193 cm wzrostu i waży około 150 kg. Do następnego.